Cześć, nazywam się Wojtek. Witajcie w małym garażu na południu Polski. Zaczynamy kręcenie pierwszego filmiku z serii Odbudowa dużego świata. Dlaczego odbudowa? Bo go trochę zniszczyłem. Chciałem mu wymieniać parę elementów, m.in. pas przedni, wzmocnienie przednie. Zmontowałem stary, zrodowany pas przedni ponad rok temu i tak sobie stoi. No i przyszedł czas, żeby Fiat poskładać do kupy. Dlaczego robię filmiki? Bo mam nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju motywacją. Dlaczego jeszcze? Bo mam nadzieję, że być może ktoś kiedyś uzna to za pomoc lub inspirację w tworzeniu lub przebudowaniu swojego samochodu lub zaczęciu jakiegoś nowego, ciekawego projektu. Parę słów o mnie. Nie jestem mechanikiem, nie jestem spawaczem, nie jestem lakiernikiem, nie jestem kucharzem. Jestem elektronikiem, a to też nie najlepszym. Głównie pracuję jako sprzedawca. Natomiast jeśli chodzi o mechanikę, to wiem tyle, ile się nauczyłem na podstawie dwóch małych Fiatów, Poloneza, jednego dużego Fiata, tego dużego Fiata. Czy miał to jeszcze? Aha, i Escorta. No i jeśli chodzi natomiast o blacharkę, to wiem o niej tyle, ile może wiedzieć człowiek, który wyspawał jedną butlę CO2. I to niewielką. Czyli nie wiem za dużo o spawaniu. Tak samo jak o mechanice. Ale nie wiem. Mam jakieś tam chęci. Mam nadzieję, że te filmiki zmotywują mnie do robienia więcej niż robiłem dotychczas. Bardziej, że mam dużo czasu i powiedzmy, że jakieś takie zaplecze. Mój warsztat nie jest super wyposażony, w ogóle nie jest nawet warsztatem. To zbiór przypadkowych narzędzi zbieranych przez lata przez mojego tatę i przeze mnie. Sprawa przyjechała niedawno, więc tak jak mówiłem, nie mam za dużego doświadczenia w operowaniu tą sprawą. Dobrze, kilka słów o Fiacie. Kamera stoi na Fiacie. Fiat jest czarny, 86 licznik, no a to 125. Pogniki z każdej strony, więc będzie dużo wstawiania wstawek, łatania dziurek, szlifowania, jak się to nazywało, szpachlowania i malowania. Natomiast nie jest to taki zwykły Fiat. Ma zeswapowany silnik. Zeswapowany, czyli wymieniony. Może nie jest to silnik fiatowski. Silnik pochodzi z BMW, konkretnie z E30. Jest to silnik typu M10, pojemność 1,8 litra, na wprysku L lub LU Tronic. Teraz już jestem nie do końca pewien, ale to jeszcze sprawdzimy. Jest to wprysk elektroniczny, sekwencyjny firmy Bosch. Więc legitymuje się mocą w granicach między 105 a 115. Tego nie do końca jeszcze jestem pewien. Muszę to sprawdzić. A to zależy znowu od komputera. Więc musimy spojrzeć na komputer, jaki jest tutaj układ wciskowy, ale jest to silnik na wcisku 1,8 ponad stopni mechaniczny. Auto tak już kupiłem. Natomiast przeróbka była wykonana fatalnie. Na zasadzie kable połączone na skrętki, poizolowane taśmą klejącą. Niektóre rzeczy były umocowane za pomocą kawałka drutu, po prostu przywiązane do karoserii, jak na przykład wiatrak był kawałkiem jakiegoś przewodu przywiązany do przedniego pasa. No, silnik jest położony za nisko, krzywo i przez co autem jeździło się trudno po naszych drogach, a przez to, że krzywo, przy startowaniu kolektor wydechowy uderzał o prawe nadkole wewnątrz komory silnika, co było dosyć nieprzyjemne. Natomiast muszę przyznać, że auto nawet na gazie, bo jak kupiłem go, to jeździło tylko na gazie, na paliwie praktycznie w ogóle, nawet na gazie robiło furorę. E36, takie zwykłe, nie? 1.6, 1.8 zostawały w tyle. Także powinno być dobrze. Jak skończymy projekt, powinno być dobrze. Co zrobiłem dotychczas?
Tak jak mówiłem, wyciąłem przedni pas, przednie wzmocnienie, zostały podłużnice, silnik, nie ma maski. Wciągnąłem wszystko ze środka. Wszystko. Skułem stare maty bitumiczne z podłogi, żeby odsłonić wszystkie rdzawe, zardzewiałe lub przerdzewiałe miejsca. Nie jest ich nawet tak dużo, jak można by się było spodziewać. Natomiast tylny pas też wymaga wymiany. Skąd będę miał części? Części już mam. Przez ten rok, przez który Fiat stał tutaj, części zbierałem po różnych znajomych, mechanikach, Allegro i tak dalej. I nazbierałem tego dosyć sporo. Powiedziałbym, że jak skończę tego, to mogę spokojnie kupić jeszcze drugiego i go odrestaurować. Więc z częściami nie powinno być problemu. Najgorzej będzie z umiejętnościami. No i z takimi kosztami, które wynikną w trakcie. Ale to... I to zasadniczo tyle w woli wstępu. Żeby nie było, że tylko gadam, to pokażę też, jak świat w ogóle wygląda. Tyle na chwilę obecną z Fiata zostało. Wiem, że niewiele widać. Ale Fiata będziemy oglądać, myślę, w następnym filmiku. A to tyle ode mnie. Tak w sumie woli wprowadzenia. Jeśli ciekawi Was, co tam będzie się działo z tym samochodem, dodajcie mnie do subskrypcji i będziecie dostawali wiadomość z każdym następnym filmikiem, który zrobię. A dzisiaj oprócz tego wstępu postaram się nagrać jeszcze jeden filmik, także mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wyląduje to na YouTubie. To zależy od tego, jak to będzie wyglądało na komputerze i jak mi pójdzie edycja i tak dalej. No i to by było na tyle. Pozdrawiam.